się dało. Ładowanie, panie. Akumulator pęk, pasek pewnie się ślizga. A co? Żyd się zapalił. Żyd, kurwa, się zjebało też. Coś on turbał, ale coś pchało. Czemu? Te opony na pewno z przodu nie będą dobre. No, na pewno. Jeszcze dwa sezony pojeździsz. Ale smród. Ale właśnie dychnął, kurwa, w miejscu. Jakbyś powiedział, że coś takiego chcesz, myślałem, że ty zaraz wysiądziesz. Co? Ty. Czemu? Ręczny zaciągnął. No. Tak nie kosztuje, bo kurwa, ta wskazówka poszła za wysoko. Nic mu nie będzie. Jak Michał mówi, tak będzie. Powinniśmy to na asfalcie zrobić, co? No. Jechać? No to wiesz, gdzie jest asfalt. Z przodu, z tyłu. Z przodu, z tyłu. No jedź, nam rączki na zawsze. Z przodu jechać, no? Ty, lepiej w Stradunach to nie dojdą, bo tutaj w Malinówce to zaraz ten. Wiadomo kto. Wiadomo kto. Miałbyś by znać. Dobrze, jak opona jem. Bardzo chuj. Ty, no to do Krysi. Tam jedź, telefon do Krysi. No ale to ci nie będzie stał, kurwa, najpierw wypalił gumę tam i stał i czekał, aż kurwa ci oponę przybierze. A skąd jest takie koło wziąć? Odjedziesz na tej ferdze i tak dla buraka sprzedajesz jakiegoś. Że on się często rozpierdalał. Oli? No. No ale co, nie grałeś? Grałem. A co? Kurwa z tym dentystą. No, nie radio. Ale co, radio w bagim? Okej. Okay. Hamuluj. Chujowy pomysł! Czemu? Bo tam droga laciowników już, konkret. Mówię, ale jak jeździłeś bokami, to Piotrek mnie za kolano łapał. Bez nazwisk. No. Peżik za kolano mnie łapał. Za kolano. Się cieszę, że ręcznego nie zaciągałem. Zaczajmy się po cichutku. Czy ja pozwiem? Tylko chyba też tak jeździło. Ale jesteśmy czyści. Nic nie widziałem w lusterkach. No. Dobra, to asfalt. Cofnij trochę. Co, jedziemy z koksem? Cofnij trochę. Nie, dobrze jest. Co to było? Też nie wiem. Przymusiłeś go. No co, do odcięcia. Tak? No nie. Ale go jedni do odcięcia, weź sprzęg odciśnij. No
ładowanie, coś mi się musi załatwić, jakieś zabezpieczenie działa. O kurwa. Kurwa, wciśnij te sprzęgło. Dobra. Bagiem też tak było, kurwa. Na początku sprzęgło spalili, kurwa. Tutaj za tym w lewo.